Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj amatorski poradnik zakupowy, a to wiąże się z dużą ilością pytań na Facebooku i w komentarzach, a dotyczą one wyboru koloru nowego samochodu z salonu. Pytacie o moje doświadczenia, raczej no nie mam jakiejś masakrycznej ilości różnych doświadczeń, ale miałem kilka skrajnych kolorów, które miałem okazję obserwować przez jakiś czas. Miałem też do czynienia z wieloma samochodami, które nie były moje, ale były nowe i znam je praktycznie od dnia wyjazdu w salonie i wiem, jak dzisiaj wyglądają. I też dzięki temu mogę Wam pewne kolory odradzić, a pewne mocno zarekomendować. Pamiętacie mój pierwszy samochód, który kupiłem w salonie? Była to Skoda Octavia i miała dokładnie ten kolor. Kolor, który osobiście bardzo lubię. Ten lakier oczywiście był niemetalizowany, ale był... No napsuł mi nerwów i to bardzo dużo. Po tygodniu od odebrania samochodu z salonu postanowiłem, że zorganizuję mu takie własnoręczne mycie na myjni teoretycznie bezdotykowej, ale oczywiście znajdowała się tam szczotka. I to jest szczotka, której wiadomo, że wszyscy korzystają. Jeżeli właściciel takiej myjni w nieodpowiedni sposób dba o nie, to wtedy można sobie zrobić naprawdę dosyć spore kuku. Więc pojechałem na tą myjnię, użyłem oczywiście tę szczotkę, żeby porządnie ten samochód domyć i jak wysechł, to myślałem po prostu, że się rozpłaczę. Wszędzie dookoła samochodu rysy. Znaczy, w pierwszej kolejności pomyślałem sobie, jaka wujowa szczotka, że zostawiła tyle włosia, ale okazało się, że to były wszędzie rysy. Wszędzie nie było elementu, który nie był zarysowany przez tę cholerną szczotkę. I na takim świeżym, młodym lakierze, no to widać od cholery i to jest w stanie zepsuć dosyć mocno humor świeżego użytkownika, świeżego samochodu. Więc pod tym względem no było to traumatyczne przeżycie, ale powiem Wam, że z biegiem czasu bez specjalnego polerowania tych rys, one przestały się rzucać w oczy. One tak jakby troszeczkę same też się spolerowały i myślę, że dzisiaj są kompletnie już niewidoczne. Chociaż nie mam do czynienia z tym samochodem tak na co dzień, ale jestem przekonany, że jest na pewno dużo, dużo lepiej niż było to zaraz świeżo po wizycie na tej myjni. I absolutnie to było dla mnie zawsze takie bardzo zagadkowe, ale fizycznie rozumiem ten mechanizm, dlaczego tak jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o utrzymanie takiego koloru pod względem czystości, no to zwłaszcza w zimie jest słabo, no bo sól jest widoczna bardzo na tym lakierze, ale i tak to nie jest najgorszy kolor, jaki możecie mieć na co dzień, jeżeli chodzi o utrzymanie go w czystości. Rysy tak samo źle wyglądają oczywiście na innych ciemnych lakierach, typu właśnie czarny, czy też grafitowy, który jest coraz częściej spotykany w różnych markach i no generalnie tam jest sytuacja zawsze taka, że tydzień, dwa i właściciel za każdym razem jak przychodzi, to widzi, o cholera, kolejna rysa i pod tym względem jest ciężko. Jeżeli kolor ciemny jest metalizowany, to moim zdaniem jest odrobinę lepiej, ale oczywiście nie przesadzałbym. No, w każdym razie pod tym względem ciemne kolory oczywiście prezentują się super, ale oczywiście jak są nowe. Moim najlepszym odkryciem był kolor beżowy, cappuccino. Taki w kolorze powiedzmy kartonu i to jest kolor mojego Superba. I ten Superb do dziś dnia, mimo że ma 3 albo 4 lata, no praktycznie... No mało rys na nim widać. To muszą być naprawdę jakieś głębokie rysy albo głębokie uszkodzenia lakieru, żeby tak po prostu na pierwszy rzut oka one się rzucały. To, co jest jeszcze fenomenalne w tym kolorze, to, że możecie nie myć tego samochodu przez miesiąc, a on i tak dalej wygląda na czysty. Wyjątkiem oczywiście jest sól i tę sól widać na każdym lakierze, oprócz białego, względnie jeszcze jaśniejszego srebra. I tutaj możemy przejść śmiało do aktualnego lakieru, jaki posiadam, czyli biały. Biały wygląda super, aż mnie się bardzo podoba. Ale jeżeli chodzi o utrzymanie takiego samochodu, to powiem Wam szczerze, że wydacie fortunę na myjnie i wydacie fortunę na środki do usuwania smoły z tego lakieru. Już nie mówiąc o tym, że kiedyś przejechałem się po świeżo wylanym asfalcie na autostradzie, to była jakaś łata taka nieco większa i samochód po prostu nagle stał się cały rudy i musiałem zapłacić na myjni gdzieś 300 zł na to, żeby specjalistyczną chemią to usunąć. I to była po prostu ręczna taka robota,
budka niemalże patyczkiem do czyszczenia uszu. I to też było chwilę po odebraniu samochodu z salonu. Na białym i na takim srebrnym raczej nie widać rys i to jest ogromna zaleta tego lakieru. Nie będzie też na nim aż tak bardzo rzucać się wypłowienie czy też matowienie takiego lakieru. To się dosyć często jeszcze dzisiaj zdarza. Oczywiście nie tak jak w latach 90. w przypadku czerwonych Fiatów, gdzie praktycznie każde Seicento czy każde Cinquecento produkowane na początku lat 90. po kilku latach było biało-czerwone, a nie czerwone. Nie wiem, o co to chodziło, ale one strasznie, strasznie nie tylko matowiły się, ale całe się utleniały. Te samochody potrafiły być, maski potrafiły być całe białe. No to jest po prostu totalna masakra. I myślę, że dzisiaj już tego problemu nie ma i się raczej z nimi nie spotykam. Także odradzam wam czarne kolory, które wyglądają świetnie, super, zarąbiście w salonie, ale na co dzień są ciężkie. Odradzam wam zwłaszcza granatowe i niebieskie malowanie, ciemno-niebieskie. Najgorszy lakier, jaki może być i z jakim ja miałem w życiu do czynienia. Kierujcie się raczej w kierunku właśnie beżowych, białych, srebrnych samochodów. Tutaj macie gwarancję tego, że rysy nie będą aż tak bardzo zauważalne, ale z drugiej strony będziecie musieli też jeździć częściej na myjnię, żeby taki chociażby biały lakier utrzymać na normalnym poziomie swojej czystości. Mnie po prostu brudny samochód w pewnym momencie zaczyna niesamowicie irytować. To jest właśnie ten cholerny, pieprzony perfekcjonizm, z którym w życiu walczę. Na razie, cześć.